W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z nowo obowiązującymi przepisami kierunek pedagogiki na studiach licencjackich musi ulec pewnym zmianom. Chodzi o przekształcenie profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Władze uczelni już podejmują pierwsze kroki do osiągnięcia zamierzonego celu. Musimy zmienić znacznie nasz program, dostosować go do tych zmian, do tych wymogów i między innymi musimy skonsultować, i chcemy przede wszystkim skonsultować sylwetkę absolwenta z wymogami dyrektorów szkół, czego oni oczekują tak naprawdę od naszego absolwenta, który pójdzie do pracy w szkole czy przedszkolu i będzie tam pracował już samodzielnie z naszymi dziećmi. Zarys sylwetki absolwenta studiów pedagogicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości jest już gotowy. Podczas pierwszego roboczego spotkania dyrektorzy placówek oświatowych mogli podzielić się swoimi sugestiami czy uwagami. Cel opracowania nowego profilu studiów jest jeden. Opuszczając mury uczelni, każda osoba ma być odpowiednio przygotowana do pracy w zawodzie nauczyciela. Będzie to ktoś, mam nadzieję, taki, kto będzie rzeczywiście świetnie przygotowany praktycznie, a więc chcemy położyć tutaj nacisk na organizowanie praktyk studenckich w konkretnych przedszkolach ze wskazaniem i szkół podstawowych oczywiście, szkołach podstawowych z konkretnym wskazaniem studentowi miejsca, grupie studentów, miejsca, w którym będą te praktyki się odbywały, przedszkolne i praktyki w klasach 1-3, abyśmy mieli również tę pewność, że rzeczywiście oddajemy naszych studentów w ręce doświadczonych pedagogów, którzy przygotują ich praktycznie do tego, żeby pracować z dziećmi. To w końcu dzieci to nasz największy skarb. Kolejne, już ostatnie spotkanie, na którym zatwierdzone zostaną wszystkie pomysły, odbędzie się niebawem.